Dzień dobry Państwu. Chciałem dzisiaj opowiedzieć o zespole przewlekłego zmęczenia. Zmęczeni czujemy się często, ale bywa, że to zmęczenie ma swoje obiektywne przyczyny. Na przykład, mało śpimy, zbyt dużo pracujemy, jesteśmy rzadko na urlopie. Ale bywa czasami tak, że śpimy dobrze, urlop właśnie coś się skończył, nie pracujemy zbyt intensywnie, a czujemy się nadal bardzo zmęczeni. Wtedy oczywiście należałoby się udać do lekarza i stwierdzić, czy aby przyczyny tego zmęczenia to nie jest choroba, która nas toczy, czy to nie jest choroba serca, płuc, choroba krwi, czy to nie jest choroba nowotworowa, bo one wszystkie mogą objawiać się. Takim właśnie osłabieniem organizmu. Jeżeli lekarz w swoim badaniu wykluczy przyczyny organiczne tego zmęczenia, to musimy zastanowić się nad tym, czy aby to zmęczenie nie ma podłoża emocjonalnego. A na przykład, czy nie jest to efekt depresji lub jakichś zaburzeń depresyjnych jesienno-zimowych, bądź też, czy właśnie nie jest to zespół przewlekłego zmęczenia. Jeżeli lekarz na przykład lekarz rodzinny uzna i stwierdzi, że te zaburzenia to jakieś zaburzenia natury depresyjnej, to trzeba też rozstrzygnąć, czy jest to zaburzenie trwające ciągle cały rok, bo wtedy trzeba się udać do psychiatry, uważam, że bezwzględnie. Czy jest to na przykład pogorszenie nastroju związane z okresem jesienno-zimowym? Bo w tym drugim przypadku możemy się odwołać do ziół i takim ziołem, które świetnie sprawdza się w przypadku y, łagodnych depresji y, tak jesienno-zimowych, jest ziele dziurawca. Konkretnie ekstrakt z tego surowca zielarskiego. O dziurawiec działa dość podobnie jak syntetyczne leki przeciwdepresyjne, bo zwiększa w połączeniach nerwowych w naszym mózgu, ilość serotoniny, której tam czasami brakuje. Jeżeli się stosuje preparaty dziurawca, trzeba wiedzieć, że nie wolno się stosując je opalać ani też no, trzeba uważać też z przyjmowaniem innych leków, dlatego że lekarz, który pana Państwa leczy, musi wiedzieć o tym, że Wy przyjmujecie również preparaty dziurawca, dlatego że dziurawiec wchodzi w interakcję z innymi lekami. Drugim takim surowcem stosowanym w depresji jesienno-zimowej jest ziele albo korzeń bardziej, żeńszenia. Korzeń żeńszenia działa adaptogennie, poprawia wydalność fizyczną i połączenie rzęszenia i dziurawca jest modelowym połączeniem w przypadku zaburzeń depresyjnych jesienno-zimowych. Drugą opcją, która by pasowała do tych objawów jest właśnie wspomniany na początku zespół przewlekłego zmęczenia. I w takiej sytuacji yy, możemy się odwołać do ziół o działaniu adaptogennym, takim typowym surowcem zielarskim, który poprawia energetykę ustroju, który ja stosuję dość często w mojej praktyce, jest Ekstrakt z korzenia tarczycy bajkalskiej, bogaty bajkalinę. To jest substancja, która naprawdę stawia na nogi nawet osoby, które są mocno starsze, które mają problemy już z aktywnością. Ona bardzo aktywizuje. Ale pamiętać należy również o tym, że w tym zespole dobrze sprawdzi się koenzym Q10. To taki, taka substancja, którą nazywamy witaminoidem, czyli czymś. Co jak, jakby witamina, ale to jest endogenna, wytworzona przez nasz organizm, substancja, więc nie jest to witamina, ale działa podobnie jak witamina. Więc w tym zespole ja polecam pacjentom tarczycę bajkarską, korzeń tarczycy bajkarskiej oraz koenzym Q10. Warto także przy okazji wspomnieć o jeszcze jednej przyczynie zmęczenia, mianowicie. Zmęczenie związane z pogorszeniem się pogody. Jeżeli pacjenci mówią, Panie doktorze, jak spadnie ciśnienie, to ja się czuję ospała, to źle się koncentruję. Wtedy ja stosuję połączenie dwóch surowców zielarskich, mianowicie owocu guarany oraz korzenia żeńszenia. Takie połączenie no, dodaje siły, aktywizuje, zwłaszcza w okresie pogorszenia się pogody, u tak zwanych meteopatów. I takie połączenie ma też znakomite działanie usprawniające uczenie się, bo były takie badania przeprowadzone, gdzie Ekstrakt z owocu guła, rany oraz korzenia żeńszenia był stosowany u osób uczących się, młodzieży uczącej się. I w miarę jak stosowano, im dłużej stosowano, tym szybkość uczenia, zapamiętywania, liczenia się poprawiała. Są takie badania, bo przeprowadzone przez uczonych australijskich. Zatem podsumowując, jeżeli jest to depresja jesienno-zimowa. To sugeruje stosować ziele z dziurawca oraz korzeń rzęszenia. Jeżeli jest to zespół przewlekłego zmęczenia, to dobrze się sprawdzi korzeń tarczycy bajkarskiej oraz koenzym Q10. A jeżeli jest to meteopatia, to pamiętać, aby łączyć ze sobą owoc guarany oraz korzeń rzęszenia. Życzę Państwu siły, a jeżeli jej nie macie, to odwołajcie się do ziół. One tą siłę wam przyniosą. Do zobaczenia w następnym odcinku. Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.